Coś takiego sobie zrobimy. Jeszcze raz. Stworzę nowy dokument. Widzieliście, jak to wygląda? Jest to mniej więcej taka forma. I teraz co robimy najpierw? Wchodzimy w widok z frontu i ja wam to pokażę do końca, a potem zrobicie sobie sami, zrobimy sobie wspólnie od początku, ok? Używamy krzywej swobodnej, bo no, można tam wstawić łuk, też się da. Można użyć różnych środków, ale krzywa swobodna w tym przypadku jest jak najbardziej ok, no bo zobaczcie ten kształt tutaj. No w sumie można łuki, tak? Jeden łuk tutaj, drugi łuk tutaj i wypełnienie pomiędzy nimi. Jest to możliwe i da się tym zrobić. Będzie bardziej techniczne, bardziej precyzyjne. No więc ok, zróbmy tym łukiem, jak już tak namawiacie mnie. Ok, od zera. Zrobimy sobie łuk w ten sposób. Potem sobie drugi łuk zrobimy do góry w ten sposób. No i tu będzie trzeci łuk, który będzie też szedł sobie do zbiegu tego zera. No i będzie w zasadzie nie, tu będzie prosto, zwykła, płaska powierzchnia. Tak o. Teraz tak, tutaj sobie dajemy zaokrąglenie jakieś duże. To wszystko to coś, co są rzeczy, które znacie. Tak, i tutaj sobie damy zaokrąglenie też dosyć duże piątka. Mamy kształt taki, jak tutaj widzicie. Teraz ten kształt sobie dajemy revolve, czyli robimy z tego bryłę. Patrzcie, jak to wygląda w 3D. To jest taki kształt. Taka buła. Co dalej? Teraz robimy te podziały, te 8 podziałów, które chcemy w tym obiekcie wyciąć. To sobie możemy teraz schować na chwilkę. Robimy sobie linię od punktu 0, coś w tym rodzaju, przesuwamy do środka, tak? Potem tą linię sobie Ctrl-C, Ctrl-V kopiujemy w miejscu, obracamy o 90 stopni, kopiujemy sobie wszystko Ctrl-C, Ctrl-V, obracamy o 45 stopni. Sprawdzamy, jak wygląda nasza bułka. Jest fajna. Schowamy ją z powrotem. Chowamy tą krzywą, która była jej profilem. Nie potrzebujemy. I co teraz? W zasadzie teraz robimy taką rzecz, że wchodzimy sobie w funkcję offset. Teraz robimy grubość tego ramienia. Niech to będzie na przykład 1. Ale robimy to dwustronnie. Potem robimy tutaj tak samo, nie, tutaj, tutaj, dwustronnie. Potem robimy to tak samo. Mogę zrobić w sumie inaczej, mogę od razu zrobić i potem wszystko skopiować, ale... Tylko krzywa odsuwa? Tak, odsuwa krzywą o jakiś dystans. Coś tutaj było nie tak, to sobie chowam, bo nie potrzebuję. Tak, mamy coś takiego. Teraz to przycinamy. W zasadzie te środki, które tutaj mamy, nie potrzebujemy ich zupełnie. Sobie usuwamy. To wszystko znamy, bierzemy i usuwamy. Po prostu zwyczajnie usuwamy. I od razu łączymy. Co teraz robimy? Włączamy sobie nasz obiekt. Tak jak teraz to musi wyglądać. Tutaj. Widzimy wszyscy? I teraz wchodzimy w widok z góry. Zaznaczamy nasze krzywe, wszystko na scenie, odznaczamy sobie naszą bułkę, obiekt i te krzywe, które powstały, projektujemy sobie, czyli jakby w rzucie z góry oblewamy tymi krzywymi cały obiekt. Zobaczcie. Project, ta pierwsza. Proszę bardzo. Mamy coś takiego. Tak, tutaj? Na podskórę? Tu. Aha. Teraz sobie to chowamy, bo nam jest niepotrzebne, albo na zasadzie nie chowamy, tylko wrzucamy na warstwę i warstwę wyłączamy. I co teraz robimy? Teraz potrzebujemy jeszcze te poprzeczne przekroje. Zobaczcie, mamy jeden tutaj, drugi tutaj, a na końcu jest pokrywka.
Więc tam nas to nie dotyczy w zasadzie. Ale to zaraz do tego dojdziemy. Teraz wchodzimy w widok z przodu albo z boku i robimy tu jeden podział i drugi podział. A jak to robimy? Zwyczajnie linia jedna, linia druga i te linie zrobimy tak samo, czyli robimy offset z dwóch stron. Linia jedna i linia druga. Tylko tutaj będziemy, zobaczcie, jak sobie projektujemy jedną i drugą, to ten odstęp tu będzie większy, więc zmniejszamy sobie ten offset z 1 na kropka przecinek 8. I teraz te dwa usuwamy, a to sobie tym sobie oblewamy w widoku z przodu. To sobie znowu chowamy na warstwę numer 1, bo tam na warstwę numer 1 jest. I zobaczcie, co teraz mamy. Mamy tą siatkę, tak? Trochę inaczej to wygląda niż tam, ale bardzo podobnie. Teraz tak, tego nie to jest ten nasz krzyż, który nie potrzebujemy, więc sobie go też chowamy. A nie, to jest obiekt. Obiekt sobie chowamy. Mamy coś takiego. Co robimy? Teraz sobie zaznaczamy wszystko i trimujemy, tak? Czyli tak, to. Tu najgorsze jest, żeby po prostu teraz się napracować tym wycinaniem, ale zaraz zobaczycie, jaki będzie efekt, jak to zrobię. To sobie trimujemy. Coś nam się tu wkradło. Tego nie chcemy. Więc sobie to wrzucamy tutaj. Może to jeszcze nam się, może nam się ten profil jeszcze przyda gdzieś. Ok. Tu też jest jakiś profil, który nie chcemy, więc sobie go wrzucamy na warstwę. I dalej trimujemy. No znowu, tu też coś jest. Dobra. Jeszcze raz. Tutaj wszystko. Teraz tutaj. Robiąc to, pamiętajcie, żeby się nie linie nie pokrywały jedna z drugą. Zobaczcie, tak jak teraz na przykład, widzicie? Bo jak dam tutaj, to mi przytnie, on tnie wszystko, tak? Więc trzeba się ustawić w polu takim pustym w miarę. Tak jak ja teraz robię, żeby to było precyzyjne i dokładne. Tak. I mamy, tak? Wszystkie już są. Patrzymy, oglądamy sobie jeszcze raz wszystko od nowa. W zasadzie potrzebujemy jeszcze jednego. Teraz dajemy join. Potrzebujemy jeszcze jednego. Czyli potrzebujemy w zasadzie teraz ściąć tą górę. Bierzemy sobie linię. Włączamy nasz obiekt i jeszcze potrzebujemy mieć to oblane. Mamy w zasadzie oblane to, tak? Nie mamy. Więc sobie tutaj po prostu oblewamy. Tak? I jeszcze nam brakowało tylko tego. Ten obiekt sobie jeszcze na chwilkę wyłączamy. I teraz generalnie będziemy przycinać wszystko, co jest tam w tle. To bierzemy. Tu wszystko przycinamy w ten sposób i tylko docinamy sobie te boki. I tak jak teraz. Ok, łączymy w całość joinem. I co teraz? Teraz sobie włączamy mój obiekt. Najbardziej żmudna robota to jest niestety ta robota, która teraz trzeba było wykonać. Czyli przycinanie. Teraz przycinamy tymi obiektami, czyli zaznaczamy sobie obiekty, wszystko zaznaczamy, co było na scenie, jeżeli chodzi o krzywę. Odznaczamy obiekt. I teraz tniemy w tej bryle.
OK. Super, mamy prawie że gotowe, tak? Teraz pozostaje nam jedynie zrobienie z tego... dobra, musimy teraz mieć grubość, tak? Jak to zrobić? W prosty sposób, bierzemy sobie funkcję offset, to jest tutaj, zaznaczamy naszą powierzchnię, strzałki muszą być do środka, bo offsetujemy do środka i dajemy solid tutaj. Naciskasz po prostu na powierzchnię, chcesz zmienić kierunek. Naciskasz na powierzchnię i zmieniasz kierunek. Grubość dajemy na początek na 2. A niech będzie 2. I potwierdzamy enterem. Czekamy chwilkę, bo to zajmuje trochę, bo to jest powierzchnia zaawansowana, przycięta już. Jest, tak? Zobaczcie. Trochę za gruba. Więc wchodzimy jeszcze raz. Klikamy na powierzchnię, zmieniając kierunek. Dajemy solid i dajemy 1. I potwierdzamy enterem. Jest. No i w zasadzie wszystko, tak? Ale poza tym, że potrzebujemy tutaj mieć te wypełnienia ładne. I mogłem to zrobić już na etapie krzywych. Znaczy mogłem i nie mogłem. Bo jeżeli na etapie krzywych dałbym zaokrąglenia, to wtedy nie wiem, jakby te krzywe, te wypełnienia by się ułożyły na powierzchni. Więc lepiej mi to zostawić na później. Czyli lepiej mieć taką formę i teraz na przykład wziąć sobie Boolean, nie Boolean, tylko zmienny filet, po prostu filet. I wypełniać każdy osobno. W ten sposób. To jest najlepsze rozwiązanie, to zawsze działa. Tak? Zobaczcie, powierzchnia się zrobiła i w ten sposób muszę wypełnić wszystkie te takie drobne elementy. To jest najbardziej żmudna robota, no ale myślę, że efekt sam w sobie jest ciekawy. Jedna rzecz jeszcze tutaj mi przeszkadza bardzo, mianowicie zobaczcie, co się zrobiło tutaj na końcu, tak? Jest tak zwany knik, taki mały dziubek. To jest przez to, warto o tym teraz powiedzieć, jak już tu jesteśmy, to jest przez to, że jak robiłem krzywą, robiłem bryłę obrotową, tak? To zobaczcie, łuk robiłem w ten sposób, tak? I tutaj mi się zrobił taki bąbel. Jeżeli bym teraz sobie zrobił lustro, mirror, to mirror to jest to samo co profil. To mam ten bąbel. Jak to można zmienić? No w ten sposób, że właśnie robię sobie mirror, tak? I teraz jest taka funkcja, która się nazywa match endpoints albo match curves. Włączam tą funkcję, zaznaczam obydwie krzywe i teraz ustawiam mu tak. Tangency, czyli ciągłość krzywiznową, ciągłość styczną. To jest ciągłość pomiędzy jedną a drugą, takie gładkie przejście, tak jakby. Oczywiście bardzo matematycznie zrobione. I ustawiam average curves, czyli uśredni krzywę. I daję OK. Zobaczcie, od razu inaczej jest. Jeżeli ja bym teraz sobie to obrócił, to tam nie będzie tego. Celowo to zrobiłem, żebyście wiedzieli, że istnieje coś takiego jak krzywizna, bo to się bardzo często używa w bardzo profesjonalnych biurach projektowania. Każda powierzchnia, którą widzicie, była upłynniana, tak się na to mówi. OK. To wszystko w zasadzie, jeżeli chodzi o nasz cage. Możemy sobie teraz jeszcze zobaczyć, jak to wygląda w naszym environmental map. Tak, i w zasadzie to jest tyle, prawda? Dobra.